Rywal, który może mu odebrać prowadzenie. Karl Geiger. Ale wydaje się, jakby Karl Geiger stracił ten dobry rytm. Natomiast absolutnie stać go na to, żeby skoczyć daleko. I on skacze świetnie, powodując euforię tego wielotysięcznego tłumu zgromadzonego pod Milenkopf-Szanze. To jest znakomity skok Karla Geigera. 138 metrów. Do tego odjęte tylko 1,30. W czołowym miejscu, to już wiemy, obejmuje prowadzenie 252 punkty, zatem aż o 10,3 wyprzedza Gregora Schlierenzauera. O 10,3 Gregora Schlierenzauera, o 10,4 Petera Johan André Forfang. Świetny skok pierwszej serii, 138 metrów. 0,2 metra na sekundę pod narty i walczy odległość, powalczył Johan André Forfang. On miał ostatnio serię 4 konkursów poza czołową dziesiątką. Dzisiaj najprawdopodobniej nie wyprzedzi Karla Geigera. Natomiast na drugim miejscu będzie Johan André Forfang. O 6 punktów przegrał z reprezentantem Niemiec. A więc Karl Geiger. Zatem być może jest gdzieś w nim sportowa złość. No i widzimy 141,5 metra. Tyle powinien skoczyć, żeby objąć prowadzenie. W ostatnich 7 konkursach 6 razy stał na podium zawodów Pucharu Świata. Trzykrotnie, pięciokrotnie na drugim miejscu i raz wygrał i teraz Stefan Kraft skacze daleko. On myślę, że będzie nowym liderem tego konkursu. Jak on potrafi powalczyć w powietrzu o tę odległość. No ale to jest siła tych setek skoków. Półpunktowa, 1,18,5 punktowa i Stefan Kraft 252 to nota Karla Geigera. 253,5, 1,5 punktu Stefan Kraft wyprzedza Niemca chicznie. Czy da radę powtórzyć? Odciąć głowę i skoncentrować się tylko na tym czekającym go zadaniu. Również 140-metrowa odległość wymagana przed Mariuszem Lindwikiem. Ależ skoczył teraz Mariusz Lindwik! On będzie na podium dzisiejszego konkursu! Niesamowite! On to wytrzymał! Ależ historia! Wydawało się, że on może właśnie... Potem oczywiście Klingenthal także stał na podium. Teraz on jest na pierwszym miejscu o 8,9 punktu. Wyprzedził Stefana Krafta. Mariusz Lindwik razy w karierze na podium zawodów Pucharu Świata. W tym sezonie stał na drugim stopniu podium w Sapporo tydzień temu, a teraz jest na jak najlepszej drodze do tego, by także stanąć na podium w Billingen i to przed własną publicznością, ale musiał wyskoczyć 145 metrów. Stefan Lajej skacze świetnie i skacze daleko, ale finał tego konkursu jest niewiarygodny. Co skok, to w zasadzie nowy lider. Co za odpowiedź, co za odpowiedź. Stefan Lajej, stoją już koledzy, by gratulować mu tego pierwszego miejsca w tej chwili i 266,4 punktu. O 4 punkty przed Mariuszem Lindwikiem. Stefan Laje prowadzi. Stanąć na podium. Kamil, wszystko w twojej głowie, wszystko w twoich nogach w tej chwili. 146 metrów trzeba skoczyć. Umiejętność prawdziwego mistrza, by powalczyć, ale zabrakło odległości. Zabrakło troszeczkę tego, myślę, sportowego szczęścia również. A Stefan Laje przyjmuje gratulacje i świętuje swoją pierwszą wygraną w karierze. 137,5 metra Kamila Stocha w finale. To dalej jest naprawdę dobry skok. No zabraknie, żeby pokonać Stefana Laje, ale przecież będziemy mieli chyba znów powody do radości. Odjęte 3,4 punktu dla Kamila. 4 noty 18,5 punktowe, 1,19. No ta 19 nie będzie brana pod uwagę. O, musiał skoczyć naprawdę daleko Kamil Stoch. Kamil Stoch na którym? Na trzecim miejscu, a więc jest to 70. podium w karierze Kamila Stocha. Wyrwał sobie to podium, walczył do samego końca. Kamil Stoch 11,8 punktu za Stefanem Laje, ale o 1,1 wyprzedził Stefana Krafta. Brawa dla Kamila Stocha, brawa dla Stefana Laje. Mariusz Lindwik na drugim miejscu. Jakżeż ułożyło się nam to podium w dzisiejszym konkursie. Kapitalna druga seria. No nie udało się Kamilowi Stochowi wygrać, ale przecież to trzecie miejsce. To jest naprawdę świetny wynik. Polskie podium na Willingen. Na trzecim stopniu Kamil Stoch. Kamil, no wielkie brawa w tym trudnym konkursie. Może zabrakło, tak jak mówię, tych metrów do tego, by wyprzedzić.